Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. A gościem Agnieszki Michajłow, gościem Radia Gdańska w rozmowie kontrolowanej jest Marek Formela, szef gdańskiego SLD. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i co, dla ojca polskiej lewicy, waszego prezydenta, mentora... Dziadka? Aha, nie ojciec, dziadek. No niech będzie, tak na dziadka nie wygląda. Dla Aleksandra Kwaśniewskiego to Janusz Palikot okazał się lepszą lewicą niż Leszek Miller i SLD. I co? Ani Janusz Palikot nie jest lewicą, ani Aleksander Kwaśniewski nie jest dzisiaj ikoną lewicy. Jest wspomnieniem, które w części elektoratu lewicowego może być żywe, ale ostatnie wybory Aleksandra Kwaśniewskiego pokazują, że z lewicą ma niewiele wspólnego. Raczej jest związany z kapitałem, z jego siłą i ten projekt wydaje nam się, poza tym podzielam pogląd profesora Konarskiego, że w tym projekcie chodzi głównie o pieniądze i o to, żeby się dobrze ustawić. Bez Aleksandra Kwaśniewskiego, jego zaplecze, w tym także Janusz Palikot pozbawiony ostatnio godności politycznej, ale także Marek Siwiec błądzący od lat po obrzeżach posad od PZPR-u przez SDRP, SLD są bezradni, znaczą tyle, ile ważą, a ważą niewiele. Ale kto chce zrobić na tym jakiś biznes? Kto się musi ustawić? Kwaśniewski się musi ustawić? Palikot się musi ustawić? Aleksander Kwaśniewski od 2005 roku ma z lewicą niewiele wspólnego. Stał się lewicowym celebrytą, który krąży po różnych orbitach, natomiast jego skuteczność polityczna przez te ostatnie 8 lat jest żadna. Żal przypominać projekty, które firmował swoim nazwiskiem, ale żal też przypominać potknięcia, które lewica musiała, czy chciała, nie chciała, ale w każdym razie udawała, że ich nie dostrzega, więc ten nagły comeback Aleksandra Kwaśniewskiego do działalności parapolitycznej po... Nie wierzę, że to słyszę. Naprawdę. Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę, że to słyszę. Takżeście pieli nad Aleksandrem Kwaśniewskim. To Leszek Miller był gdzieś na aucie polityki. A dzisiaj dla przedstawicieli SLD to Leszek Miller jest bohaterem, a Aleksander Kwaśniewski takim, nie wiem. Jest zagadką, co się wydarzyło w ciągu ostatniego półtora roku. Ja w 2 lata temu, będąc na uroczystościach, na spotkaniu urodzinowym, podczas którego Aleksander Kwaśniewski wygłosił wzruszającą laudację na cześć Leszka Millera i na rzecz jego kandydowania z okręgu gdyńskiego. O, ja też to słyszałam w Gdyni. To zostało wygłoszone w Warszawie, co spowodowało, że Grzegorz Napieralski cofnął się pod ścianę i uznał, że nie ma żadnego wyboru. Aleksander był łaskaw wtedy powiedzieć, że Leszek jest naszym reprezentantem, naszym przedstawicielem i przyszłością naszej lewicy. Było to w lipcu 2011 roku i postawiony pod ścianą Grzegorz Napieralski zdecydował się dać jedynkę Leszkowi Millerowi. Przez te półtora roku szorstka przyjaźń Aleksandra i Leszka miewała... To nie jest przyjaźń, dobrze pan wie. Już teraz nie jest przyjaźń, to ale... nigdy nie była. Ale nie, no była, tylko trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że Aleksander Kwaśniewski w którymś momencie z pewnością przestał być patronem lewicowych projektów, stał się patronem własnej autopromocji. Mówię o tym z pewnym zażenowaniem, bo pamiętam początki kariery Aleksandra Kwaśniewskiego, młodzieżowego działacza PZPR, aktywisty, który z Komitetu Wojewódzkiego Partii tu nie wychodził. Jak teraz słyszę, że Aleksander Kwaśniewski ma budować jakąś nową europejską lewicę, to muszę powiedzieć, że to jest taka sama, to korzenie jego pokazują, że jest to tak samo wiarygodne jak próba dyskredytowania innych uczestników lewicy. A gdzieś instynkt samozachowawczy, polityczny nos na lewicy. Przecież są takie czasy, szczególnie dla lewicy w opozycji, że trzeba się łączyć, a nie dzielić. Dlaczego Ale Sojusz nie... Lewicy Demokratycznej zaproponował bardzo staranną uchwałę w przeddzień spotkania Kwaśniewskiego z Palikotem. Bo wiedział, co się święci. Zapraszając Aleksandra Kwaśniewskiego do programu Sojusz dla Europy, do wspólnego tworzenia list i projektów lewicowych. Słusznie zresztą uważamy, że Janusz Palikot nie ma nic wspólnego z lewicą. Polecam wywiad z panią posłanką Grodzką na łamach przeglądu, który pokazuje, że jest to jedyna osoba
która w ważnych sprawach, fundamentalnych dla lewicy, miała odwagę na klubie walczyć z pomysłami Palikota. No tak, ale dziś Palikot, znaczy może nie dziś, ale udało mu się w wyborach jednak zgromadzić pewną rzeszę wyborców i trzeba by chyba bardziej się z nim próbować dogadać, niż go negować, nie? Nie? To nie jest taki interes lewicy na dzisiaj? Znaczy, chyba, że wy nie chcecie odzyskać władzy, no to wtedy to rozumiem. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że przez ostatnie półtora roku notowania lewicy, partii, którą prowadzi Leszek Miller, z bólami, bo niełatwo prowadzi się partię opozycyjną, potrzaskaną i po przejściach, do której wrócił ostatnio Marek Balicki w piątek. Partia ta wyszła z zaklętego progu 6-7% i są notowania, które pokazują naszą akceptację na poziomie 13-16%, więc proces, który udało się Millerowi rozpocząć, jest procesem dość krzepiącym. Po drugiej stronie Janusz Palikot, co właściwie posiedzenie Sejmu i co ważne głosowanie, jeśli chodzi o zakres polityki społecznej, oddala się od ideałów lewicy, więc trudno mówić, że to jest część lewicowego pejzażu. To jest hepener, to jest polityk, który żyje chwilą, momentem, żyje pistoletem, świńskim łbem, sztucznym penisem. Co go łączy z Markiem Siwcem? Nie wiem, Marek Siwiec całował pięknie ziemię kaliską. Wielu osobom teraz to się podobało. Teraz pan tak to krytykuje. Nie. Pamiętam nie. czasy, kiedy tak broniono nie, tego no, Marka Siwca i tego no, Aleksandra Kwaśniewskiego. Przytoczę może niezbyt chwalebny, ale jednak ważny cytat z Józefa Oleksego w słynnej rozmowie z Aleksandrem Guzowatym. Olbrzyj to krętacz. O Aleksandrze Kwaśniewskim? Pan no tak, powiedział premier Oleksy. I pan tak by to powtarzał? No i myślę, że Olek wykorzystał lewicę w tamtej formule organizacyjnej do tego, żeby chciała uwierzyć w to, że ukończył Uniwersytet Gdański. Aż tak? A nie ukończył. Aż tak pan dzisiaj jedzie po nim? Że zapadł na jakąś chorobę filipińską. Że wypił za dużo po prostu, tak? No przypomniał sobie o tym w 2005 roku, kiedy już kończył misję prezydencką. Więc posługiwał się lewicą w sposób niezwykle dla siebie praktyczny i użytkowy. Dzisiaj się świetnie czuje... Pan go jeszcze bardziej nie lubi niż w otoczeniu. To nie jest kwestia nielubienia, mówimy o interesach politycznych. Tak, Aleksander Kwaśniewski, mówi pan dzisiaj o czymś, co zaprzeczaliście przez lata. Aleksander Kwaśniewski ewidentnie zaczyna szkodzić polskiej lewicy, angażując się w projekt towarzyski i biznesowy, który nijak nie służy lewicy, służy tym, którzy będą zarabiali po kilkanaście tysięcy euro w Brukseli. I takie jest przesłanie. Nie chciałbym wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale skoro patron biznesowy pana Aleksandra Kwaśniewskiego tak bardzo jest zaangażowany w projekty energetyczne, to może posiadanie... Jan Kulczyk, mówimy. To może posiadanie, tak właśnie, pracodawca pana prezydenta, więc posiadanie lobbystów w Parlamencie Europejskim, tam gdzie się decydują kwoty emisyjne dwutlenku węgla, wcale nie jest pozbawione sensu. No, muszę powiedzieć, że gdyby Aleksander Kwaśniewski pozostał w biznesie, byłoby wszystko okej. Wziął przykład z Gerharda Schrödera, który po odejściu z polityki poszedł do Gazpromu, jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. I to jest w porządku tam? To się panu podoba? No to jest bardziej uczciwe, ponieważ nie wraca ani o centymetr do świata polityki. No Aleksander Kwaśniewski też nie wiadomo, czy wraca, bo ja się nie dowiedziałam, czy on wraca do polityki. On na razie coś filmuje. Zadeklarował powrót do jakiegoś projektu politycznego. Żyje wspomnieniami. Jego skuteczność polityczna po upadku Lewicy i Demokratów jest na miarę relacji ze ślubu własnej córki. W wykonaniu Marka Siwca. Między innymi. I co, i teraz Leszek Miller jest jedyną waszą szansą? Znaczy Leszek Miller jest statutowym przywódcą partii. Weryfikacja nas wszystkich, którzy sprawujemy funkcję, nastąpi w czasie wyborów i nikt z nas nie będzie trzymał się funkcji, jeżeli projekt, który realizujemy, do którego jesteśmy przywiązani, nie zostanie zaakceptowany. Nastąpi naturalna zmiana warty, ale jeżeli pomysł, który w tej chwili próbujemy zrealizować i nad którym pracuje wielu członków partii w całym kraju, powiedzie się, to nie ma powodu, dla którego miałoby dojść do zmiany we władzach partii. A jeden z tych pomysłów, takie zmiany podobno przed kolejnymi wyborami macie proponować Sojusz Lewicy Demokratycznej, to możliwość łączenia mandatu senatora z funkcją wójta, burmistrza i prezydenta. No to
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, mógłby być równocześnie senatorem. To no, się chyba panu nie podoba. Nie, dlaczego? No skoro tak, prezydent pomysł? Adamowicz, jak ujawnia dzisiaj jeden z portali, spędził kilkadziesiąt dni w podróży. Pański portal. Miło mi, że pani to zauważyła. W kilkadziesiąt dni w podróżach zagranicznych, to myślę, że jeszcze kilka dni w Senacie nie odbije się jakoś negatywnie na życiu mieszkańców Gdańska, a poprawi niewątpliwie życie rodziny pana Adamowicza. To złośliwość. Oczywiście. A to tylko tak, tak? Ale to pomysł pańskiej partii. Nie, to jest jeden z pomysłów, tak jak jednym z ważnych pomysłów dla mnie, na przykład ustrojowo fundamentalnym, jest ograniczenie kadencji prezydentów, wójtów i burmistrzów. O pewnej degeneracji systemu, w którym następuje nieustanna reprodukcja tych samych osób, wielokrotnie rozmawialiśmy, także w studiu Radia Gdańsk. Ja uważam, że bez naturalnej, demokratycznej weryfikacji, która jest niemożliwa, kiedy jest reprodukcja na urzędzie, lokalna demokracja jest zabetonowana i Gdańsk jest świetnym przykładem, czy w ogóle Trójmiasto jest świetnym przykładem. Słupsk też? Słupsk też, oczywiście. Ja uważam, że zarówno dotyczy to i Słupska, i Starogardu. Dwie kadencje, jest to pogląd ponadpartyjny, ponadpolityczny. Ustrój samorządu wymaga nieustannego dopływu nowych ludzi, otwierania się na nowe pomysły, nowe grupy interesów. Przez to ustrój staje się bardziej zrównoważony, a przez to przyjazny dla lokalnych społeczności. A jeszcze jedno pytanie w sprawie tak zwanej reformy śmieciowej. Ma pan trochę żal do kolegów z parlamentu? Czy nam zgotowali ten los, co nas czeka? No, koledzy z parlamentu chyba w ogóle nie dyskutowali projektu chyba tej ustawy. Chyba w ogóle nie pomyśleli nad nim. I nie pomyśleli. Z analiz prawnych, do których myśmy dotarli i nie tylko, robionych przez gdańskich prawników, wynika jednoznacznie, że uchwała przygotowywana w Gdańsku obarczona jest wieloma wadami prawnymi. Ta, co w czwartek będzie głosowana? Ta, co w czwartek będzie głosowana, czyni z dyrektora zarządu dróg i zieleni organ podatkowy, co nie jest przewidziane w ustawie i nie ma delegacji ustawowej. Organem zgodnie z ordynacją podatkową jest prezydent. Nadto warto, żeby obywatele Gdańska wiedzieli, że 460 tysięcy mieszkańców będzie w tym momencie poddanych rygorom ustawy karno-skarbowej za źle, błędnie wypełnione deklaracje, więc konsekwencje... Znaczy nie płacisz, o to chodzi, znaczy nie płacisz, to cię no, będą ścigać, nie, tak? Nie tylko chodzi o to, że nie płacisz i będą cię ścigać ustawy karno-skarbowej, ale także błędnie wymierzona powierzchnia, usterki administracyjne. Poza władzą administracyjną pojawia się jurysdykcja kodeksu karno-skarbowego. Straszy trochę. Nie, nie straszę, po prostu tak bardziej to jest, nas tak, tutaj tak to przeraża to, że to taki wzrost musi być, nie wiem, nie wiadomo czego. Wzrost, a także brak jakichkolwiek konsultacji. Przykład ustawy o śmieciach pokazuje... Pan wiceprezydent Lisicki zorganizował spotkanie. 284 osoby wzięły udział w tych konsultacjach. Ale jak nie przyszły, to odbyło się raptem kilka spotkań. Projekt taki, projekt tych konsultacji, czy propozycje prowadzenia tych konsultacji prezesi gdańskich spółdzielni mieszkaniowych złożyli prezydentowi Gdańska w listopadzie 2011 roku. Proszę się zapytać, co działo się przez ponad rok. Nic się nie działo. Dzisiaj jest bardzo poważna propozycja ze strony spółdzielców. Propozycja ta jest przez miasto lekceważona, a w zasobach spółdzielczych mieszka około 200 tysięcy gdańszczan, więc nauczmy się ze sobą rozmawiać, bo miasto to nie jest spółka prawa handlowego zarządzana przez jedną osobę. Albo dwie. No może trzy. No może trzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.